Siemano, witajcie z tej strony Wojan i dzisiaj będziemy tracić albo odzyskiwać bardzo cenne rzeczy, ponieważ gramy w Niezniszcz złego Mystery Boxa razem z Palionem. Ale rzeczywiście, wygram wszystko, każdy cenny przedmiot to, będzie to, mój to, i nie zniszczy żadnych no, przedmiotów, no, ale no, dobra, masz dobra, 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 już nie gadaj, dobra, już gościu, wytłumaczę pokrótce, na czym to polega. Słuchajcie, mamy dwie skrzyneczki i do jednej i słuchajcie, pozwoliliśmy sobie wejść do domków i zabrać cenne rzeczy oraz słabe rzeczy. Słuchajcie, po 6 rzeczy cennych, czyli na przykład widzicie, tu po lewej mam cenne rzeczy, ta zbrojka jest moja, to się nie liczy, a po prawej mamy 6 takich słabych rzeczy, wiecie o co chodzi. I jeżeli na przykład tutaj włożę coś takiego i Palion to wybierze i zniszczy tą skrzyneczkę, będzie musiał zniszczyć również jej zawartość. Czyli na przykład, jeżeli trafi na to, co jest tutaj, to raczej nie będzie jakoś super ekstra wkurzony. Natomiast jakby trafił na to coś, na przykład tutaj, widzicie ile tego tutaj mogę jest? Mogę zaprezentować? Patrz. Zrobimy tak. Patrz, robisz tak, jest tutaj schabowy i ja wybieram tą skrzyneczkę. O nie, bom! Musisz zniszczyć schabowego, dokładnie nie, tak. Więc jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie, czy chcecie więcej takich kozackich właśnie odcinków i zobacz, kto do nas przyszedł. Hello, mordeczko! O, siema. Ale cię będę teraz pluć. A co on, sprzedaje, słuchaj? Plują mnie. Nic ciekawego. Dobra, bo... nie, no teraz zrobiłeś wojnę tutaj, nie? Dobra, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie i wbijajcie do sklepu wojanshop.pl po na przykład takie przykozackie koszuleczki czarne z napisem Wojan Team, takie opaski, słuchajcie, czarne Wojan Team i inne kolory również. I pamiętajcie, każdy przedmiot w sklepie otrzymuje takie oto zdjęcie z autografem totalnie za darmo, więc polecam. Dobra, zbugowałem je. Nie co jest mnie grane? Aż plują na mnie, ale mnie nie bije. Paś się ruszaj, mnie zacznie bić. Czekaj. Dobra, zaczynamy, stary, bo tu już skrzynie płoną. To ja na początku, ty się schowaj tam za ścianą. Nie będziesz widział, co ja tutaj wrzucam. Okej. A ja schowam pierwsze zabić, rzeczy. Błagam, mogę go zabić. Ale to lamy bardziej będziesz musiał rozwalić, bo one cię plują. Dobra. One przeszkadzają bardzo. Dobra, lamy, macie przekikane. Sorry, lamy. Lamy, nie lubię was i tak, bo słuchajcie, zniszczyłyście mojego konika. Okay. Ucieka. Dobra, lecimy. Dobra, to słuchajcie, do lewej skrzyneczki włożę to i to i to. A ty nie wiesz, do której lewej, bo to może być moja lewa albo twoja lewa. Nie podglądaj. A powiedziałeś do lewej skrzyneczki. Tak, powiedziałem, ale nie powiedziałem. Nie powiem, do której. Zmienić, tak. Dobra, słuchaj, to tutaj wrzucę coś takiego, okej. Z tego raczej nie będzie, wiesz, smutny, że to będzie musiał zniszczyć, ale tutaj wrzucimy już coś takiego. I to może go bardzo zdenerwować. Dobra, możesz wychodzić, proszę ja ciebie. Wyłaź. Hello. I wybieraj skrzyneczkę. Dzień dobry, skok. Dzień dobry. Którą skrzyneczkę chcesz zniszczyć? Dobrze. Ta mnie interesuje bardzo, ona tak wystaje z niej jakiś taki włos kanciasty. Co? Tak, co z niej wystaje? Co ty w niej widzisz? Ja nie tak, patrzę, słuchaj. Ja idę pogadać z handlowcem, a ty. Nie! Easy. Zniszczyłeś teraz skrzyneczkę z tym papierem, musisz tak go jest zniszczyć, ale... okej. Okay. No i teraz w momencie, kiedy dana skrzynka przetrwa, tak jak na przykład ta, to zawartość odzyskuje panią. Czyli odzyskałeś swoją książeczkę z niezniszczalnością. Ja wszystko wygrywam, naprawdę. Tam wygrywasz, zaraz stracisz coś. Dobra, stary, ja już się chowam i idź teraz mi tam jakieś ciekawe rzeczy przygotować. Zaczynamy grubo, od razu z bombki, nie ma co tu w ogóle co jakoś grubo negocjować. Ja już przygotowałem, z bombki wiedziałem już? Co dać. Okej, okay. No dobra, to szybko poszło. Dobra, to wiesz co, ja zrobię odliczanie. Zastanów się dobrze, zastanów się. No bo właśnie dobrze. Tak, kompletnie nie wiem, którą skrzyneczkę wybrać, pęce, w której więc ręce? Zrobię tak. Ence, pęce, w której skrzyneczce. Dobra, wybieram to. Muszę spojrzeć na twoją mimikę, czy wyrażę jakąś mimikę. Ja zawsze się śmieję. Tak, spójrz na moją mimikę, no bo mi ci odgadnę. Dobra, to ja wybieram tą. Okej, zobaczymy co się... Nie! Patrz co wygrałeś, to jest niemożliwe. Ja elytrę miałem zniszczyć? Nie. Ty sobie żartujesz, że zabrałeś mi elytrę? No twój odcinek to musi być grubo. Ja mogłem ją stracić, gdybym teraz wybrał tą skrzyneczkę, to bym ją stracił, stary. Elytrę? Masz farta, ale czemu ale... to wziąłeś? Dobrze, dobra. Następne okay, itemy też są ciekawe, to też możesz dużo przegrać. No ciekawe, no dobra, co ty mi tam takiego zabrałeś z tego mojego domu? Zobaczysz, tak żebyś miał kreatywny odcinek. Bardzo dobra, ciekawe. Chowaj się, ja teraz ci pokażę normalnie, dobra. Co ty tam podglądasz? Chowaj nic się, chowaj się. Co?
Co jest? Nie miałem tą kratę. Co jest? Dobra. A nie, wypada to. Zabieraj ją i nie podglądaj, bo będziesz widział, co, gdzie wrzucam. Dobra, dobrze, tutaj dobrze. Damy coś takiego. Okej, okay, okej. Okay. Ale to będzie... Albo jednak tutaj, albo jednak może tam. Podglądniemy, dobra. Może podglądniemy, a... No nie podglądaj, lamusie, nie podglądam, nie ty widać, normalnie. O kurde, a, palę się. No i co, pomocy, no i co, skoczy do lawy, skoczy do lawy. Gdzie? Do lawy. Tak, tam, tutaj. Dobra, mogę już wybierać? Już możesz wybierać, proszę ja ciebie. Wybieraj, teraz którą, tak. Którą z książeczki pani chce wybrać. Co robię tak? Heist. A ty mówisz. Złote włosy. Co lubisz? Ona mówi, że chce wybrać skrzyneczkę wojanowicką. I co tam było? A, miseczka. Miska, no nie! Miska, czyli Marionowi się upiekło. Ile jedzenia. Zaoszczędziłeś tyle bloków siana, że to jest masakra. Wszystko wygrywam. Nie, no dobra, tak nie można. Ale plan. Ja w sumie też póki co wszystko wygrywam, więc nie, elo. Nie, bo wygrałeś jedno, teraz zobaczymy, może drugi ci uda zobaczymy. Wszystko się okaże, wszystko się okaże. Aha, no, wszystko się okaże. Wszystko się okaże, wszystko się okaże, wszystko się okaże, wszystko się okaże. Przyzywam cię. Okej, dobra, to nadchodzę. Dobra, villager, chodu, chodu. O, nie, da się na ciebie na smycz? Nie da? Zostaw go. Nie! Będę go bił, jeźdźce. Bo tak. Dobra, słuchaj, to wybieram skrzyneczkę. Okej. Okay. Która... dobra, zróbmy tak. Powiedz A, jeśli w lewej skrzynce jest dobra rzecz. C. Okej, okay, skłamałeś, to wybieram lewą skrzynkę. O nie! Ej! Przez chwilę się cieszyłem, bo wybrałem dobrą rzecz, czyli jakby diaksa, ale dopiero potem zdałem sobie sprawę, że ja muszę je zniszczyć. 10 diaksów muszę 10. Zniszczyć. Tak, ja zniszczyłem 10 takich emeraldów, więc wiesz. Czemu, ale czemu ty mi dałeś takie mocne rzeczy? To jest 90 diaksów, stary. No, 90 diamentów. Trudno, mogłeś sobie trawkę tylko wrzucić, to już nie ma wina. Ej, no bez jaj, że ja takie coś muszę zniszczyć. O nie, a trawę wygrałem, no to... A mogę wrzucić ciebie? A! Bo cię zara? Bo cię nie, zara? Musisz, jak wyrzucisz diamenty, to już będziemy kumplami. Po kolei, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty... nie, to było... A, to było 10. Teraz zostaniesz wrzucony. Dobra, dobra. Ostatni. Ja nie mogę. Ale łatwo, ale, ale łatwo, już teraz nie podglądaj, gościu. Ciągle wygrywasz? Ciągle nie wygrywasz? Podglądaj teraz. Dobra. Bo wcześniej, bo tak wybierasz, bo podglądasz. Nie. Słuchaj, widzowie będą zdenerwowani na ciebie zaraz. Nieprawda, ja sobie... Nie ma jak podglądać, wszystko masz we kół, nic nie widać. Nie, dobra, możesz wyłazić. Wszystko idealnie przygotowałem, o, słuchaj. Tak, tak szybko, bo to są ultra mocne rzeczy, słuchaj. I teraz, jeżeli wybierzesz odpowiednią skrzyneczkę... Ale szybkie szoty, bo mnie to nie interesuje. Jest! O nie! Musisz zniszczyć wszystkie swoje perełki! Nice! O nie, Jezu, 16 pereł. Nice, dawaj, zniszcz je, no. Jedna... No! Jak ty powiedziałeś coś takiego? Jedna! Jedna, druga! Dawaj, wszystkie wrzucaj! Szybko, kuu! Szybko, kuu. Okej, okay, dobra. Czyli wszystkie poszły, okej. Okay. No. Oj, oj, oj. Krzywa. Okej, okay, bardzo dobrze. Palion stracił swoje... Wygrałem nasionko, idę je spalić, ale nasionko wygrał. Palion właśnie stracił wszystkie swoje perełki. Ciekaw jestem, co takiego teraz ja będę... Dobra, jak to stracisz, to ci współczuję bardzo, bo ja tego szukałem bardzo dużo. No ale bez jaj, wygrałem elytrę. Wyłożyłeś mi tam drugą elytrę? Nie. No, jeżeli tam jest druga elytra, to się naprawdę zdenerwuję. Dobra, słuchaj, w ostatniej skrzyneczce, tutaj, były złe rzeczy dla ciebie. Czyli teraz powinny być tu dobre rzeczy dla mnie, co nie? Czekaj, no muszę pomyśleć, która skrzyneczka byłaby najlepsza, co? Dobra, ja obstawiam, że... Dobra, niszczę tą. Niszczę tą. Nigdy... Kurde... Zdradziłeś się! Nie! Nie! No nie! Ale ci zrobiłem, jesteś taki... Ale no nie! Ale jestem kozakiem w tej gry, Boże! Ja pierdzielę, wydajność 5! Ale widziałeś moją grę aktorską, ja się zaśmiałem i ty od razu z bomby myślisz, że to jest tamto. Ja mówię, nie, kurde, ale cię... No bo ja... Nie, no a co wygrałem? Brok. Aha! Wiecie co, ludzie, ten odcinek jest dla mnie bardzo dzisiaj
stratne. Nie lubię łapię takich odcinków. Bardzo łapię nie lubię. O nie, kurde, a! Daj! Ej, że ten? Ale widzisz, ale dobra, potwierdź to, że zrobiłem naprawdę dobrą grę aktorską. No, to ci wyszło akurat teraz, muszę przyznać, to ci naprawdę wyszło. A ty już byłeś pewny, żeby wziąć tę skrzynkę, ja mówię, nie, no bo zaczęłeś się śmiać! Tak się nie robi! Dobra, teraz naprawdę... Nie, teraz ty. Pokażę ci, na co mnie stać. Ale nie jeden raz. O, słuchajcie, ale to będzie masakra, Okej, wyłaź! Wyłaź i znisz teraz swoją najcenniejszą rzecz ever! Nie wybiorę złej skrzynki. Dawaj, wybieraj. Albo śpiewu. Nie wybiorę złej skrzynki. Piękny śpiew, Palionerro. Yes, wybrałeś złą skrzynię. Ja straciłem dzisiaj chyba z 300 emeraldy. Niszczysz te emeraldy. Niszczysz je. No i pięknie, brawo. Nie mogę postawić tej skrzynki tutaj. To było czemu? Coś pięknego. Ja nie mogę tu postawić skrzynki. Bo ten lamus tutaj stoi niewidzialny. O, teraz postaw. Ej, nie mam jej, ty masz ją, nie mam tej skrzynki. No masz ją, weku! Postawiłem ją, serio. O, ej, cześć, mnie nie widzialny? Przecież nic w łapce nie miałem. A tutaj wygrałeś grzybka, patrz. Dobra. Grzybka wygrałeś. Super, elo. Ej, zniszczyłeś grzybka! Jak śmiesz! Dobra. Teraz ty tam wrzuć coś ciekawego mi. Dobra, ja wrzucę ciekawe rzeczy. A ja przygotuję już kolejne bardzo złe rzeczy dla ciebie, słuchaj. Okay. Już? No chyba nie. Naprawdę już? Naprawdę. Ej, no to naprawdę ci. To wiesz co? To było pewnie na zasadzie coś takiego. Przybiegłeś tutaj i od razu pierwsza z brzegu skrzyneczka ta tutaj, dałeś coś bardzo cennego dla mnie, a tutaj dałeś coś brzydkiego. I się zdziwisz, o Boże. Jest! I się nie zdziwiłem, słuchaj, bo właśnie tak było, nasionka, a tutaj co? No bo... Moja zbroja! Ej, ja, wiesz szczerze, że ci powiedziałem, a nie, w sumie, nie, kurde, masz farta. Moja zbroja, ochrona 4, niezniszczalność 3, nowiutka, nawet nieużywana, słuchaj, chciałeś, żebym ją... Nie! Dobra, nie, masz farta. Wiesz co? Wiesz co? Farta. Ja farta? Ja po prostu wszystko tutaj w główce normalnie było, wszystko... Szkoda, że nie mam strzału, ci strzelił w łeb. Dobrze, że ja mam. Dostałeś szocik Sona. Puu! Ale jazda. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie dołączyć do kozackiego teamu Wojana do białego rana, to dołączajcie do białego rana. Do sklepu wojanshop.pl. Takie kozackie koszuleczki, takie opaseczki, breloczki i zdjęcia z autografem moim do każdego przedmiotu z zamówienia za darmo kompletnie. Każdy przedmiot bez wyjątku, więc zapraszam. No dobra, chowaj się, byku, i teraz przyszykuję ci naprawdę coś mocnego. O, dobrze. Wezmę to, okej, okay, i to. Okej, proszę bardzo, zapraszam tutaj. Zapraszam. Zobaczymy, co takiego Palionerro wybierze. No zapraszam do mnie, zapraszam. Dzień dobry. No dzień dobry. Czy pan już wie, co pan zniszczy? Robię nowego bita. Ej, ale nikt mi nie pika. Ej, nikt kiedy nie pika. Tutaj, ej. Elo, kiedy tutaj jestem sobie na Wojanowicach. Tak, ej. Dawaj, wybieraj, no. Ej, ona jest jakaś twardsza. Jest! Musisz zniszczyć TNT! Jak mam ci prankować teraz? Jak ja ci mam prankować? No właśnie o to mi chodziło, zabrałem TNT twoje, całe TNT, żebyś nie mógł już mnie prankować. Ej, wszystko. Proszę. Yes! Jak to pięknie wyglądało, słuchajcie. Strawę wygrałem. Strawę, tak. Dobrze się z tym czujesz? Nie. Czemu niszczysz swoje rzeczy? To są twoje rzeczy. No, super, skorzystam z nich, na pewno. Dobra, ale i się schowaj. Bardzo się cieszę, moi drodzy. Wiesz co? Ja naprawdę jestem już zadowolony z tego odcinka, ponieważ straciłeś swoje TNT, nie będziesz już mnie trollował. Co? Co? No! Uważaj, bo ten piasek może być wykorzystany przeciwko tobie. Normalnie. Okej, okay. I co? Już? Pewnie już. Pewnie już przygotowałeś coś. Nie. Co, nie? No nie. Dawaj, jestem ciekaw, co takiego Palionerro przygotuje, jak myślicie? Obstawiam, nie. Że pewnie drugą elytrę mi zabrał. Tak? Tak? Powiedz, że zabrałeś drugą elytrę. Tak. Jeszcze pewnie tą enchantowaną, na bank to zrobiłeś, słuchaj. No. Na bank, a to jest... Jest!
Zaraz nie wytrzyma. Dobra, jak ja płonę, to ty też musisz. Nie, proszę, ale ja umieram, moja zbroja jest na wykończenie. A ty jesteś nieśmiertelny. Ale moja główka też już jest. Poza tym dobra, mój miecz jest tak na wykończeniu, że to jest dramat, naprawdę. Dobra, ale słuchaj, ile ci zostało jeszcze rzeczy? Jedna. Okej, dobra, czyli to jest twoja przedostatnia runda, czyli teraz dokładnie. Pewnie masz już naprawdę grube rzeczy. Mam już grube gacie pewnego ono. Ojejku, dobra, to czekaj. To teraz ja zrobię losowanko. La... Dobra, czekaj. Wla... Wie... Nie... Spło... Nie... Nic... Cen... Ne... Go! O, tutaj, dobra! Uwaga! Nie! No bez jaźni, szalkerową skrzynię! Nie! No gość, szalkerowa skrzynia... Zobacz, co wygrałeś. Żelazne kraty! Nie, ja się tak nie bawię, słuchajcie. Ja się tak nie bawię. Szalkerową skrzynię. Wiecie, to jest jedna z najbardziej użytecznych rzeczy w grze. To jest tak jakby plecak stracić. Ej, może mi oddasz, co? Please, bo ja nie mam ani jednej. Oj, na pewno nie, słuchaj, na pewno. Pana to. Czemu? Nie. Nie ma! Nie ma! Ile ty masz jeszcze rzeczy? No, ja mam ostatnią teraz. To jest moja ostatnia. Kurde, ostateczna runda to jest. To jest teraz ostateczna runda. Ty też masz ostatnią dobra, rzecz. Ci będzie. No. Dobra, teraz dam. Ale ty to musiałeś trochę, no musiałeś na to troszkę rzeczy poświęcić. Dobra, okay. Ostatnia runda jest dla ciebie najgorsza. Dla mnie dobra, wyłaź, teraz zobaczysz moją zemstę po prostu. Już, gitara. Jest gitara grana, normalnie. Dawaj. No Jan ma pełne gacie, no i jest strasznie w chacie. Co to za rymy, ludzie? No yes! Stracisz wszystkie rewki. Dobrze. I wygrałeś drzwi, dobrze? Ej! Halo! Proszę refy tam wrzucić. Wszystkie? No. Wszystkie? No nie mam. No, nie masz, dawaj, wszystkie wrzucaj. Wszystkie, ale mnie wkurzają te nieloty normalnie. No już. Ale ja nic nie mam, już boli mnie plec nawet. Nic dobra, nie masz, to kończymy odcinek, ja... tak? Kończymy? Nie, ostatnia runda, jeszcze mam rzecz. Jak to nie? Ja bym już kończył odcinek, wiesz? Idź sobie. Nie, idź sobie. Nie chcę stracić kolejnych rzeczy. Mówisz, że to jest hardkorowa rzecz? No, już jest nawet w EQ. Już jest? Dobra, to ja idę. Dobra, wiesz co? To będzie krótka piła normalnie. NC, PNC, w której ręce... Nie no, bo non stop wybieram tą skrzynię, to teraz wybiorę tą. Ej, moja głowa! To jest dobre czy złe? Dla mnie to jest złe. To jest... No bez jaj, że moją głowę... A co jest drugie? No wygrałeś, no. Nie no, nie wygrałem, bo słodkie jagody straci... W sensie nie, tak, jak główkę dla mnie, straciłem. Jak dla mnie wygrałeś. No dla ciebie, moją główkę muszę spalić. To jest najgorsze możliwe, co może się wydarzyć w ogóle, gościu. To tak jakbym popełniał samobójstwo. Wiesz co? To ja wolę całe wskoczyć. Całe pole wskoczyć. Fajnie, no, dobrze. Ja tu zostaję. Zginiesz. Ile masz HP? Ja tu zostaję, słuchaj. Ile masz HP? Ginę. Ile masz życia? Ginę i koniec. Ale ile masz życia, Wojtek? Ja chcę zginąć, słuchaj, z tą główką. Co ty robisz? A nie, ratujesz mnie. Dobra, czekaj, bo muszę to rozwalić jeszcze. Okej. Okay. Nie, głupka moja. Nigdy biedna. Wojtek się nie spali. Okej. Okay. Oj lol, latające mleko to było. Latające mleko. Dobra, słuchajcie, to był odcinek Nie znisz złej skrzynki w Minecraft. Taki sam odcinek był również upaliony, więc możecie wbijać i oglądać. Tak czy siak, pamiętajcie, dołączajcie do teamu, do Wojana, do Białego Rana w sklepie, w sklepie wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie. Normalnie, przekozackie rzeczy, gadżety, koszulki, wszystko co potrzebujecie jest w tym sklepie. Więc polecam bardzo serdecznie. No i Palionerro, dzięki za odcinek, mimo że straciłem bardzo dużo dzisiaj cennych rzeczy. Ale przynajmniej elektry nie straciłem, więc gorzej. Przykro mi. No, więc dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Rewencja. Pa, pa, puu.